Dzień dobry, szanowni państwo, witamy serdecznie w Centrum Kreatywności Pałacyk. Ze mną kierownik centrum, pani Małgorzata Zatorska. Szanowni państwo, dziś Międzynarodowy Dzień Podcastów. Spotykamy się z państwem właśnie dlatego, żeby przedstawić ofertę Centrum Kreatywności Pałacyk w zakresie tworzenia, realizowania podcastów. Od momentu, kiedy Centrum Kreatywności Pałacyk zostało uruchomione, w sali, która znajduje się za tymi drzwiami, po prawej stronie od nas patrząc, realizowane są podcasty, które realizują różne osoby, m.in. działające w cechu z rzemieślników i przedsiębiorców działającego w naszym mieście. Dziś Międzynarodowy Dzień Podcastów i przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bartosz Gawlik przeprowadzi podcast z prezydentem Marcinem Gołębiowskim, podczas którego powiedzą trochę więcej na temat oferty, którą Centrum Kreatywności Pałacyk ma, ale także samych podcastów. O to samo będę prosił panią kierownik Małgorzatę Zatorską i przy okazji odpowiadam na pytania, bo one się pojawiły w przestrzeni publicznej. Pani Iwona Tamioło, która była dotychczas kierownikiem Centrum Kreatywności Pałacyk, niestety złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska, a zgodziła się przyjąć ofertę i poprowadzić Centrum Kreatywności Pałacyk jako kierownik pani Małgorzata Zatorska, która do tej pory pracowała w Urzędzie Miejskim jako kierownik referatu organizacyjnego i za to jej serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w tej nowej roli. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję za zaufanie, panie prezydencie. Postaram się nie zawieść. Od niedawna jestem kierownikiem tego miejsca, ale już udało nam się zaplanować kilka aktywności na miesiąc październik. Na pewno będziemy chcieli raz w miesiącu organizować Dzień Planszówek. Będzie się to odbywało prawdopodobnie w każdy pierwszy piątek miesiąca. Będą to planszówki z Michałem Pajkiem i z Kuferkiem z planszówkami. To jest jedna z aktywności. Nawiązaliśmy również współpracę z naszą szkołą muzyczną, która raz w miesiącu będzie cyklicznie organizowała koncert tutaj właśnie w przestrzeniach pałacyku. Pierwszy koncert zaplanowany jest na 11 października. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, koncert odbędzie się w ogrodach pałacyku. Jeżeli nie, to koncert odbędzie się tutaj w sali, w której państwo się znajdują. Zaplanowaliśmy również cykl kobiet o kobietach dla kobiet. Może więcej o tym projekcie opowiedzą panowie w podcastowni. Na pewno taki cykl kobiet będzie zaplanowany również raz w miesiącu. Pierwsze odbędzie się 16 października. To takie najbliższe plany w skrócie, natomiast w momencie, kiedy będziemy tu dłużej, będziemy bardziej się aktywnie rozwijać, będziemy bardziej promować to miejsce i będziemy się starali, żeby to miejsce żyło, tętniło życiem. Natomiast w czwartki Młodzieżowa Rada Miasta ma swój dzień i w każdy czwartek też się młodzież tutaj spotyka, mają też swoje aktywności, więc młodzież z innych szkół może dołączyć, może tu przyjść, odrabiać lekcje albo po prostu miło z młodzieżą spędzić czas. Także w skrócie tyle, co tak naprawdę w pigułce zaplanowaliśmy na październik, a więcej opowiedzą o tym nasi panowie dzisiaj w podcastowni. Szanowni państwo, zapraszamy do pałacyku i zapraszamy do obejrzenia podcastu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku MRM Podcast. Dzisiaj gościem jest wiceprezydent miasta Strachowice, pan Marcin Gołębiowski. Dzień dobry wszystkim. Bardzo miło mi, że mogę tutaj u was gościć. Tematyka podcastu dzisiaj bardzo ważna, ponieważ to, co się będzie działo w mieście przez najbliższe dni. Zgadza się, a można powiedzieć, że konkretnie w jednym miejscu, czyli w Centrum Kreatywności Pałacyk. I w ramach Centrum Kreatywności będziemy oferować nowe formy aktywności. Będzie pan musiał chyba przyjrzeć tej jeszcze części, niż już pan to robi, ponieważ wydarzeń będzie wiele. Wydarzenia miasta, wydarzenia MRM-u. Zgadza się. Już od praktycznie początku października ruszamy z nową linią programową. Podzieliliśmy sobie poszczególne dni tygodnia na konkretne wydarzenie, na konkretne działania, które są skierowane do konkretnych grup odbiorców. I już w najbliższy piątek, odbędzie się nocne granie planszowe wspólnie z Michałem Pajkiem. Będziemy tutaj do godziny takich późno wieczornych godzin będziemy tutaj grać w tych przestrzeniach, zarówno w przestrzeniach sali konferencyjnej, jak również w pięknym foyer. Z wydarzeń MRM-u na pewno zapraszamy na co czwartkowe wydarzenia z nami, ponieważ można między innymi się z nami pouczyć. Będziemy świętować wspólnie Halloween, czy tydzień temu świętowaliśmy wspólnie Dzień Chłopaka turniejem w grze FIFA 23.
Bardzo fajna też jest właśnie formuła, że w czwartki, bo to czwartek jest zarezerwowany dla Was, dla młodzieży. To Wy jesteście gospodarzami tego miejsca, to Wy projektujecie sobie poszczególne wydarzenia. I widziałem w ostatni czwartek, rzeczywiście ponad 40 zawodników, ale się nie mylę, wspólnie z Wami tutaj, no rzeczywiście te sportowe potyczki prowadziła. To jak już mowa o młodzieży, to słyszałem, że przeszedł bardzo duży projekt, między innymi z działaniami młodzieżowymi. Tak, zgadza się. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy bardzo dobrą informację, że będziemy realizować kolejny projekt, który jest skierowany bezpośrednio do młodzieży. To już jest kontynuacja projektu, który rozpoczęliśmy w 2019 roku Cities for You i otrzymaliśmy dosyć dużą kwotę, bo prawie ćwierć miliona euro, więc około miliona złotych, które będziemy mogli wykorzystać na działania związane po pierwsze ze szkoleniami dla pracowników, którzy zajmują się współpracą z młodzieżą, na działania związane z mapowaniem poszczególnych miast, nie tylko Starachowic, ale również miast naszych partnerów i będziemy wskazywać, gdzie są te miejsca, które są skierowane bezpośrednio do młodzieży. To również możliwość realizacji projektów, ale takich projektów, które są po pierwsze wymyślone przez młodzież, a po drugie skierowane do młodzieży. Więc bardzo dobry projekt, kolejne działania, które są bezpośrednio skierowane do młodzieży. Ze Starachowic. Jak już o dużych projektach mowa, to w ubiegły czwartek, zaraz obok turnieju FIFA 23, odbyło się spotkanie w ramach projektu szwajcarskiego. To może mógłby Pan coś więcej o tym projekcie powiedzieć? Tak, mieliśmy tutaj zacne grono, ponad 40 osób wzięło udział w tym spotkaniu. Byli to przedstawiciele po pierwsze Urzędu Miejskiego, byłem ja, była pani prezydent Elżbieta Gralec, była również wicestarosta naszego powiatu starachowickiego, ale przedstawiciele, co jest bardzo istotne, placówek oświatowych, nie tylko tych podstawowych, ale również ponadpodstawowych. Była wicekurator oświaty, przedstawiciele instytucji rynku pracy, ale również przedsiębiorców. I rozmawialiśmy na temat bardzo ważny, a mianowicie kształcenia zawodowego i specjalistycznego młodzieży ze Starachowic i z powiatu starachowickiego. Z tego względu, że w ramach projektu szwajcarskiego mamy możliwość pozyskania środków właśnie bezpośrednio związanych z kształceniem zawodowym i specjalistycznym. Chcemy stworzyć nowy system, po pierwsze doradztwa zawodowego, nie tylko tego realizowanego w szkołach ponadpodstawowych, ale co najważniejsze, chcemy zejść niżej, czyli do szkół podstawowych. Chcemy wprowadzić zawodoznawstwo, chcemy wprowadzić również możliwość, aby młode osoby już na etapie podstawowym mogły ocenić swoją osobowość na zasadzie jacy mogą być, w którą stronę powinni zmierzać, nie tylko pod kątem ścieżki edukacyjnej, ale również ścieżki kariery. Następnie oczywiście już na poziomie szkół ponadpodstawowych chcemy wzmocnić tę współpracę z lokalnym biznesem, tak, żeby nasze szkoły kształciły na rzecz biznesu, tak, żeby nasi absolwenci właśnie szkół, czy to branżowych, czy szkół technicznych, bezpośrednio mogły znaleźć tutaj pracę u lokalnych przedsiębiorców, a są to przecież duzi gracze, którzy mimo, że działają lokalnie, to myślą i sprzedają globalnie. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym głośno mówili i promowali również ofertę naszych przedsiębiorców. Także jak można usłyszeć i zobaczyć, w mieście dzieje się dużo, bardzo dużo. Nie mogę się doczekać tych wszystkich wydarzeń. I dziękuję za uczestnictwo w audycji, w podcaście. Dziękuję również.